Odkrywając sezon wiosenno-letni, pokazaliśmy przekrój najnowszych trendów nie tylko w makijażu, ale również w pielęgnacji. I może warto wspomnieć tutaj o najnowszym trendzie pielęgnacyjnym, jakim jest Korean Beauty. Dzięki perfumerii Sephora mamy przekrój w tej chwili najnowszych marek koreańskich, które powodują, że rytuał pielęgnacyjny jest rozszerzony o co najmniej kilkanaście produktów. To jest właśnie tajemnica pięknej cery Koreanek. Kaszmirowy produkt, który jest wszechstronny, bo daje i podkład, daje kolor i poza tym regeneruje skórę, zachowuje jej świeżość. Skin Dior jest naprawdę atrakcyjna, szczególnie, że opakowanie też jest bardzo dobre. Można nawet kupić wkład w to opakowanie, które mieści się w torebce, nie zajmuje dużo miejsca, a jest pod ręką, zawsze można pójść do toalety i sobie odświeżyć twarz, nałożyć nową warstewkę delikatną i cera jest już odświeżona i promienna. W najnowszym sezonie polecam markę, którą pokochałam rok temu i której jestem bardzo wierna od roku. Marc Jacobs. O paru nowościach opowiem, fantastycznych dla kobiet. Po pierwsze, Marc Jacobs przywiózł ze sobą zapach. Fantastyczna taka coconut mist, taka migiełka, która odświeża. Fantastyczne podkłady i bazy pod podkład, które powodują, że jesteśmy błyszczące, świeże, takie nie matowe, ale takie, takie fresh cały dzień. Poza tym cudowne matowe eyelinery, jak już mówiłam przed chwilą, chyba w 100 kolorach. Marc Jacobs stawia też tutaj na taką poświatę, taki efekt takiego mokrego błysku, jakbyśmy co dopiero się wykąpały, wyszły spod prysznica i szły w miasto. Dzisiaj miałam przyjemność współpracować z marką Make Up For Ever. Trzy wspaniałe nowości. Pierwsza z nich to podkład, który jest wodoodporny, który możemy stosować zarówno na twarz, jak i na ciało, dzięki czemu ten efekt jest dużo bardziej naturalny, bo wiadomo, że ciało nie potrzebuje aż takiego mocnego krycia. Poza tym przepiękne rozświetlacze, które wspaniale rozświetlają kości policzkowe i nie tylko. I błyszczyki do ust, które dają nam efekt taki winylu na ustach. Więc to są te trzy najnowsze trendy i też są to trendy bardzo łatwe do zastosowania samemu, nie potrzeba nam do tego profesjonalnej makijażystki. Przede wszystkim Sephora pokazuje o tym, żeby bawić się kolorami, mocny akcent na róż, z którym bym uważała, ewentualnie różowe policzki, podkreślenie takim soczystym różem, który zawsze odmładza. Różowa fuksja na ustach, też nie mówię nie, więc ja stawiam na oczy, stawiam na rozświetlenie i na róż umiarkowanym zastosowaniu. Bardzo lubię wypielęgnowaną skórę. Marka Clinique to jest marka znana z tego, że produkuje wyłącznie kosmetyki. Są to kosmetyki bezzapachowe, dobre dla alergików, wypróbowane przeze mnie, znane na całym świecie. W tym sezonie proponuję, ja sama proponuję czerwone usta. Kocham ten rodzaj make-upu, stosuję go również bez malowania rzęs, z samym różem albo być może z samym podkładem. Taki podkład jak podkład Clinique Silk nadaje się do tego idealnie, ponieważ twarz wygląda, ma wyglądać jak jedwab, jeżeli właściwie go użyjemy. Proponuję nakładać mniej i palcami. Na ten sezon to, co proponuje też właśnie marka Sephora, to są też taki trend, szminka nałożona w dwóch odcieniach podobnych do siebie, która daje efekt takich bardziej wypukłych ust, powiększonych. No tutaj takie trendy tutaj z różowym takim, to niekoniecznie jest coś, co ja bym polecała na wyjście codzienne, ale na przykład do teledysku czy sesji zdjęciowej jak najbardziej tak. Oczywiście taki jeszcze jeden trend, który jest ponadczasowy i zawsze się sprawdza i zawsze dodaje takiego świeżego spojrzenia, to jest kreska na oku, którą mam zawsze ze sobą. Ja
zdecydowanie polecam zadbać o brwi tego lata oraz postawić na rozświetlenie i opaleniznę. Czyli taki idealny, australijski, surferski look. To jest jakby mój ulubiony look na lato 2017. Od paru sezonów marka Smashbox stawiała na konturowanie, w tym sezonie postawili na kolor, co ja uwielbiam, dlatego że latem zawsze soczyste kolory są absolutnie dla mnie w cenie. 20 lakierów do ust, czyli to jest pomadka w płynie, która zostaje nam na ustach przez długie godziny. Możemy w tym pływać, jeść, całować się i są to kolory od nudów poprzez szalone czerwienie bądź szarości, jeżeli ktoś jest odważny. Jeżeli chodzi o palety cieni do powiek, jest 7 palet, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Smoky, nude, kolory, więc ja nie potrafiłam wybrać jednej. Mam 3 i 3 będę testowała.